Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Baldur's Gate 3. No dobra, postanowiłem, że teraz musimy się przygotować rzeczywiście do walki z tą wiedźmą, więc na pewno sobie wrócimy troszeczkę w jakieś miejsca cywilizowane. Wydaje mi się, że posebne serce nie ma, chyba nikt nie ma czaru, który by pozwalał odkrywać niewidzialnych, przynajmniej takiego przygotowanego, jak się tutaj tak zobaczy na księdze czarów. Więc tu chyba nie ma nic takiego, co by nam to pozwoliło zrobić. Chyba że ja gdzieś pominąłem, no to wtedy jestem ślepy. Ale być może się da jakiś taki scroll gdzieś kupić, czy coś w Gaju. Więc ja bym się tam udał, zwłaszcza że mamy tak. Mamy rozmowę z Laziel do przeprowadzenia tam jeszcze z questem jednym. Mamy przejść tam od tyłu i spróbować uzdrowić tą postać jedną z paraliżu, o ile jeszcze to jest aktualne. No i co? No i oczywiście możemy ten długi odpoczynek zrobić. Więc tu oczywiście jest pewnie do eksploracji jeszcze parę rzeczy. Więc ja się zastanawiam, czy może na samym początku nie zrobić właśnie trochę takiej eksploracji. Może się coś gdzieś tutaj... Jejku, nie chciałem z tobą gadać. Chciałem tylko sprawdzić, czy nie ma jakiegoś lutu w pobliżu. Może zobaczmy jeszcze tak z ciekawości, czy gdzieś tutaj się nie da podejść, ale wydaje mi się... Kurczę, no chciałbym w każdą dziurę tu zaglądnąć, tylko to może być trochę nudne. Tu są jakieś rzeczy, tu są jakieś skrzynie. Tylko nie wiem, czy do tego... Tu już jest chyba głęboko, więc tutaj tak łatwo to chyba nie jesteśmy w stanie dojść. Tu jest jakieś w ogóle miejsce. No więc... Więc powłóczmy się może na razie tutaj. Najwyżej wleziemy w jakieś pułapki, to i tak trudno. No i tak się będziemy leczyć w obozie, więc... Tu nic nie widzę, żeby było. Do tego jesteście w stanie tutaj podejść? Nie, nie można tam dotrzeć. Może by się dało tą łapką, wyczarować łapkę i łapką tam podejść. To by była pewna opcja. Też. Tu jest jakaś beczka. O właśnie, zapasy obozowe, super. Tego nigdy za wiele. Tu żeśmy w ogóle nie byli, bo myśmy od innej strony podeszli. Być może coś nas tu minęło wtedy. Rozpadlina. Nie można tam dotrzeć. Znaczy, teoretycznie można dotrzeć na zasadzie chybania tam. Hop. I po kamyczkach do przodu. Wszyscy dadzą radę. A zaraz coś na nas tu wyskoczy. No ale jakże? Musielibyśmy te kufry opuścić. Nie wiem, czy w tych kufrach w ogóle coś sensownego jest, ale... No, ciekawość. Ciekawość. Zaniedbane schronienie. No proszę. To już jest jakaś lokacja ciekawa. Da rady tam przejść? Tak. Nie musi. Uuu, to coś jest. Tam coś lata, kurde. O-o. No, ten tego tamtego. Urzet. Regeneracja. Starożytny mefit błotny. To jest ten mefit błotny? A gdzie ten urzet jest? Już mi się tu nie podoba. Tu są te dwa, a to jest ten urzet. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurczę, może trzeba było się skradać, kurde. Znowu żeśmy wleźli. No to może w tym odcinku nie dotrzemy tam, gdzie chciałem dotrzeć. Czy ty jesteś w stanie na przykład... Rąbnięcie. Za mało punktów ruchu. No to weź, nie wiem, co ty możesz tu zrobić. Finta. Praca nóg. Atak manewrowy. Nie, ty masz dość dużo. Możesz skoczyć, ale to jest wszystko jako akcja. Czemu ty nie masz... Masz paraliżujący strzał przynajmniej. Może na razie zwykły strzał. No bardzo fajnie. Dobra, ty możesz tankować tutaj.
co ty możesz zrobić? No, mamy to wszystko, jeszcze jeden czar, ale to sobie zostawmy na tego użeta czy coś. Czy my mamy jakieś zwykłe sztuczki? Unieruchomienie osoby, może się to przydać. Chowaniec. Ale nie mamy czarów. Dobra, poczekamy na nich, zobaczymy, co one robią. No robią to, że dostają w ciry. Ten może być taki bardzo ten tego. O kurde, to jest waga ciężka. Co on zrobił? Przywołał kogoś jeszcze? Przyzwanie Mefita. O, żeż, kurde, to tu tych Mefitów to będzie bardzo dużo. Mefit na Meficie tutaj będzie. Tu już nie mamy nic. Mamy jakiś obszarowy czar w sumie. O kurde, co, czemu za tak? Coś tu, on wybuchnął? Czy jak? Co się wam stało, że wam z tym błotem tutaj obrzucało? No, dobra, nieważne. Nie wiem, co zrobiłeś z tym błotem, bo coś się tu złego bardzo wydarzyło. One z błota wychodzą. Drugi taki jest. O kurde. No nie, no bez head, to tu jest tego strasznie dużo. Co wy macie za status? Błoto. Unieruchomienie. Wow. To chyba ja to zrobiłem niestety, to błoto. No cóż. To nie są nieumarli, co? No truciznę tylko mają, obrażenia. Pośmiertna eksplozja. Aha. Kumam. No właśnie, tylko że one, jak będziemy ich tutaj z bliska atakować, to one będą wybuchać. Czemu aż 30? Aha. Kurde, może jakieś takie utrudnienia. No to jest bardzo niedobrze. A może ich tam przyciągnie, kurde, trochę, cyk. One to mają nie... Ta bulwa się przydała na to. Tylko niestety te wybuchy mają bardzo duży, że tak powiem, obszar trochę. Widzę. I to jest drobny problem. A czy ty w sumie mogłaś to użyć, drugi oddech, ale chyba nie miałaś tego drugiego oddechu. Czyli jeżeli będziemy ich atakować z daleka, to może mamy szansę na to. Ty musisz się podleczyć. Aha, nie masz czym, kurde. Dobra, to trzeba będzie cię podleczyć czymś innym. Promień mrozu. A nie, czy ty masz jakiś atak obszarowy? Elektryczność. Tylko że to jest czar, a ja nie wiem, czy bym nie chciał, jak już czar, to bym mógł po prostu wykorzystać ten magiczny pocisk, nie? Raz, dwa. Akurat go nie załatwiło. Dwa punkty życia mu zostało. Co? Ty się cofnij trochę, ile tylko możesz, bo one tak wybuchają jak wybuchaczki. No nie mają dużo ruchu. Aha, czy one podbiegają i uciekają? Dużo będziecie ich tutaj wysysać, tak?
Albo to jest taki mniejszy mefit niż tamten. Okej. Co to jest? Tłuszcz? To nie byłoby złe, rzucić tłuszczem, a później rzucić jakąś taką. Ale atak lodowy nóż jest, że tak powiem, ciekawy. Bo ich trochę przymrozisz. A tego, no to niestety... Dobra, trochę dziubnij trochę. I odsuń się. Aha. Kurde, nie zużyłem cię na leczenie trochę. Dobra, wolniej. Dobra, one są wolne, więc jesteśmy w stanie... Dobra, ten będzie atakował. No, oczywiście mnie musiał walnąć, bo nie, ten... Dobra, bulwa próżni. Coś jesteś w stanie tam rzucić jeszcze? Nie, jakby tutaj jakimś obszarówką teraz walnąć. Nie masz możliwości podleczenia gościa. No to się cofnij. Dobra, tu już nie macie błota. Możesz drugi oddech sobie złapać, ale zaraz, czy ty masz jakiś cokolwiek obszarowego? Kolczastą bulwę. No i o to mi chodziło. To jest co? To jest akcja dodatkowa. Dobra, no musisz podnieść kolegę, niestety. Czemu ja zawsze goblin bęcki dostaję największe? Dobra, wy się wycofajcie, bo te nie wiem co sobą dysponują, tylko żeby obszarówki jakieś nie miały. Dobra, kto teraz? Ty jesteś. Wiesz co, podlecz się przede wszystkim. I co? Nie wiem. Ja myślę, że powinniśmy się powoli trochę wycofywać, bo tu jesteście we wodzie, to jest tak średnio przyjemnie. One są dość wolne, więc... aha. Dobra, są dość wolne. Na co one są wrażliwe? Regeneracje, trudny teren, wilgoć. Magiczna pałka. Roślina. Czy ty możesz coś tu zrobić przeciwko? Święty płomień. Możesz odporność dać. No niewiele masz. A ognie może będą bardziej... 20-35% to tak, kurde, bym powiedział, słabo. Dobra, wy musicie w ogóle stąd wyjść z tej wody, przeskoczyć na tą drugą stronę za chwilę. Nie chcę zużywać więcej. Ta bulwa byłaby fajna. Ona dużo roboty jednak zrobiła. Myślę, że się do niczego nie nadaje, ale jednak się nadaje. Strzelaj, dziada. I troszkę się... To może ty byś kajtowała ich? Dobra, to będzie ryzykowne trochę, ale... Ty wal w tego w 50%. Spróbujemy zrobić to tak. To jest trudny teren, więc teraz wyjdźcie z trudnego terenu. Dobra, ty możesz, co możesz zrobić? Możesz rzeczywiście tu walić. Przerwanie regeneracji i to jest to. Dobrze, no to co? Kurczę, ty masz strasznie małe szanse na trafienie. A tym świętym płomieniem? Dało się radę. Ten ma chyba najbardziej jest... Skoncentrujmy na razie ogień na tym.
gościu. Nie wiem, czy przeskakiwać na drugą stronę już, czy jeszcze nie. Może na wszelki wypadek. Tylko żebyś nie wyszła poza obszar walki. Dobra, ty na razie nie podchodź z bliska. I w nogę go. Promień mrozu. To jest sztuczka. Dobra. Dobrze chciałeś, ale ci nie wyszło. Pięknie. Przerwanie regeneracji. Cofnij się trochę, ale nie aż tak daleko. Tutaj to masz, kurde, szanse takie słabe. Paraliżujący to nie będziemy. W sumie moglibyśmy, ale nie wiem, czy jest potrzebny. Ty możesz sztuczki po prostu walić sztuczkami, ile wlezie. Bardzo dobrze, przymruź go. Dobrze. I na wszelki wypadek. A skocz se tam, dobrze wyskoczyć? Dobrze wyskoczyć. Bo ten niestety ma full. Oplątanie. No i oplątał mnie, kurde. Ty dziadu. Unieruchomienie, oplątanie. Naprawdę musisz mnie oplątywać. No dobra, 16%. Kurde, ty masz. Tu nie jesteś w stanie go dziubnąć? 16%, tak mało. Słona przed orężem se rzuć. O ile on ma oręż. Adę. Się strygerowały wszystkie na nim. Dobra, jednego przynajmniej musimy tutaj. No i pięknie. Jeden załatwiony. Zrób miejsce tu, jakby ktoś chciał uciekać. Wiesz co, a ty. Ty to powinnaś w tym momencie wkroczyć do akcji. Czy ty jesteś w stanie. Gitianki skok. Do daleko nie podejdziesz. No to strzelaj do tego. Spróbuj go przymrozić. Ale nie ciebie. A, wrócił się tam. No nawet dobrze. Nawet dobrze. Jak to dotarcie do celu niemożliwe? Coś słabe masz szansę, żeby trafić tego dziada. No, no to teraz ty możesz tutaj. No ja wiem, że moja tura. Praca nóg, kość przewagi. Do następnego. Kości przewagi na krótki odpoczynek. No to pewnie robimy pracę nóg. To jest akcja? Nie, to jest tylko. Atak manewrowy dystans, atak manewrowy zwarcie. Tylko 40%? Dobra, finte. No kurde. Co tu masz jeszcze? Przypływ sił. W zasadzie czemu by nie? Czterdzieści.
A, to jest rąbnięcie takie. No, bardzo fajnie. Chybienie krytyczne. Cudownie. Cudownie. O kurde, jak nas tu oplątał. Dobrze. Albo i nie do końca dobrze. 35%. A masz atak dwoma brońmi? Włącz walkę dwiema brońmi. No teraz masz dwoma. Czyli możesz jedną akcją pnącza. Nieważne. Ładuj w gościa! Dobra, a ty musisz z powrotem tu uciekać. 6% utrudnienie. No dobra, to ty... Aha, bo wy jesteście oplątani. Kurka, blaszka i w ogóle. Nie możesz dojść tutaj do niego? Koncentracja przerwana, oplątanie. No i właśnie o to chodziło. Aha, ty już nie masz punktów ruchu. No dobra. To tyle. Czy ty możesz zrobić jakąś szarżę czy coś? Nie, ale możesz. A, pamiętna bitka. No. No dobra. Więc właśnie, co my tu mamy? Tarcza drewnianego użyta. Proszę, proszę. Poskręcana gałąź, to akurat się nam nie przyda. Balsamowiec i tak dalej. To już mamy troszkę... Co to jest? Splotomych. Składniki alchemiczne. No troszeczkę żeście bęcki dostali, ale... Ale warto było. Chociaż na początku się wystraszyłem, że dostaniemy wciry totalne. Dobra, no tego. Lut. Czas na lutowanie. Skrzydło Mefina. O proszę. Mafiny. Lubimy mafiny, nie? Ja wiem, że to są mefiny, ale kojarzy mi się z mafinami. Kojarzy mi się to z mafinami. No to nic, to ja chyba w następnym odcinku pójdę tam, gdzie miałem iść. Bo żeśmy znaleźli całkiem ciekawe miejsce. Tutaj. Wazy. Wazy są jak zwykle puste. Ło, właśnie, co my tu mamy? Mikstura leczenia się przyda, bo trochę strzała błyskawic i mamy roziskrzone dłonie. Przy trafieniu atakiem bez broni właściciel tego przedmiotu zyskuje ładunki błyskawic. Ataki przeciwko metalowym konstrukcjom to gej może wchłonąć magię. Są fajne przedmioty tutaj znajdujemy. Będzie trzeba się oczywiście to wyekwipować i tak dalej. Dobra, tylko nie chodźcie po tym, bo to nie jest zdrowe. Dobra, czy tam się da gdzieś wejść do środka czy coś? Nie. Chyba było tyle tutaj, ale i tak żeśmy się troszkę obłowili. No i trochę doświadczenia to też ważne, żeby zdobywać, bo wydaje mi się, że im większą, że tak powiem, zdobędziemy więcej doświadczenia, tym łatwiej będzie nam na przykład na następnym poziomie walczyć z tą wiedźmą, nie? Tam jest jeszcze to, gdzie chcieliśmy, co nas zainspirowało na samym początku do wejścia tutaj. No właśnie. Dobra. Bieraj to. Otwarta rana. Aucia! Au! Palec sobie zraniłeś, kurde. No trudno, trzeba było, kurczę, tego uważać na tego kolce. Dobrze, że palec, kurczę, tylko. Nic się nie będzie. A, skaleczyła się. Jak się nie podleczysz. A ty nie masz leczenia jakiegoś takiego już żadnego czaru, to pewnie się gangrena znowu wda, czy coś to takie było tutaj na tych bagnach.
Coś tu z tym możemy zrobić, tą kolumną? Nie. No dobra, to jeszcze zostaje nam tutaj to miejsce do sprawdzenia i wydaje mi się, że możemy sobie właśnie wrócić do tego miejsca szybką podróżą. Może powinienem, zanim będę wchodził do wody, tu poczekać, aż ten status upłynie, bo może być tak, że ja tutaj zakażę toś. Dawaj, kufer. O, proszę. Mamy to. Otwarta rana, zranienie. Nie ma już otwartej rany. Dobra. Okej. Okay. No, to szukałem dziury w całym i znalazłem. Tędy się pewnie nie da przejść. Musimy iść tu naokoło, po kamyczkach. Poskręcane pnącze jeszcze tutaj są. To żeśmy już chyba sprawdzili, ale jeszcze nie pamiętam już z tego wszystkiego, bo było za dużo się działo. A, bo ty prowadzisz. Z jakiegoś powodu. No to prowadź, prowadź. Tu żeśmy jeszcze też nie byli. Na samym, bo myśmy ominęli w ogóle to miejsce. No tak. O. Stworzenie, niedaleki wschód. Ta jest piękny. No dobra, bierzemy wszystko. Lód nie mamy. Możemy kogoś lutnąć. Nie chciałem z tobą gadać, tylko chciałem wziąć coś do, tutaj było do wzięcia. Posłanie mogę... Nie idź spać, tylko sakiewkę bieraj. Ło, kurde. Plecak puste, sakiewka puste, no proszę. Może to byli ci bracia? O, zwój barwnej kuli, zwój lustrzanego odbicia. Tu jest jeszcze plecak. Bardzo dużo żarcia będziemy mieć. Nadgryzione jabłko. Dobra, już może ogryzków nie zbierajcie. Jeszcze pamiętam o tej żabie, którą żeśmy tam pominęli. Co tu jeszcze może być? To może ci bracia właśnie tutaj no, nocowali i później poszli tam dalej. No i niestety... Skończyło się to dla nich, jak się skończyło. No ale nie chcieli nas słuchać. No to kurde, sorry, winę tu. Jak nas nie chcieli słuchać, to niech się mierzą z konsekwencjami. Dobra. Tak się zastanawiam, czy tu jest przejście gdzieś w ciekawe miejsce. Dobra, jeszcze tu chodźcie, zobaczcie, co tu jest. Tu nie ma nic ciekawego. Znaczy może gdzieś by tam podejść, to może by coś ciekawego jeszcze znalazło, ale wydaje mi się, że już nie. Więc tak, wydaje mi się, że teraz musimy wrócić. Gdzie my to jesteśmy? No tu żeśmy zwiedzili spory obszar. Tu jest jeszcze miejsce, którego żeśmy w sumie nie zwiedzili. Tego miejsca, to jeszcze możemy tutaj iść. I tutaj jest jeszcze miejsce herbaciarnia nad rzeką. A, tu jest miejsce, gdzie mamy szybką podróż. Tu gdzieś była ta żaba i wydaje mi się, że no tu jest jeszcze miejsce, gdzie żeśmy nie zwiedzali, ale to sobie możemy przy okazji, znaczy w sumie możemy tędy teraz iść i tutaj wrócić, tylko mnie jeszcze intryguje to miejsce, ten cypelek, a to sobie już pozwiedzamy, jak wrócimy po panią wiedźmę, ciocię wiedźmę. Ciocio wiedźmę, o. Nie. Gdzie ja to miałem iść? Kurde, zgubiłem się już. Aha, to myśmy tam byli przecież. To jest chyba to miejsce, tylko może żeśmy tutaj nie doszli. Ale nie, to było nie na tej wysepce, bo myśmy tutaj... A myśmy... Nie. Myśmy byli na tej wysepce? Byliśmy po kamyczkach, żeśmy tu szli. Czekajcie. Tak, to jest ta wysepka, na której byliśmy.
Natomiast nie byliśmy tu, na tym cypelku, w tym miejscu. Tu. Tu jest jakaś skrzynia czy coś. A może byliśmy, może nie byliśmy. Chyba nie byliśmy tu. Ten kawałek żeśmy pominęli. Bo tam była walka z krasnalami, a to żeśmy... Właśnie, na pewno nie byliśmy. Tu jeszcze sporo różnych śmieciorów jest do zbierania. A, ocet weź kolczasty. Oczet, czy jak mu tam, ale ja to octem mogę nazywać. Jak to sztuka przetrwania. O, możemy, dobra, kopiemy. Bierać się za łopatę, ludzie. Grzybki, pierścienie, no, zawsze to jakiś skarb. Zawsze? Co tu było? Coś tu, rozpadlina była, a. Tam na górę. Tu na górze żeśmy chyba jeszcze nie byli. Nie, na tej górce żeśmy nie byli. Jest, coś tu, kamera się zwariowała. Demir. To tu już byliśmy, tak. Tu będzie szybka podróż, ale się zastanawiam, na górę to tam chyba wyleźć się nie da za bardzo. Chyba, że od drugiej strony. Dobra, ile mamy minut? 31. To może zrobimy jeszcze takie krótkie przebitki na koniec. Ja sobie wrócę szybką podróżą w miejsca, które nas tam interesują, żeby te dwa questy jeszcze tam zrobić. Albo w zasadzie to byśmy mogli na następny odcinek zostawić, szczerze mówiąc. Chociaż powinienem robić troszkę dłuższe odcinki. No właśnie, punkty nawigacyjne. Tu powinniśmy iść, tylko tu akurat nie mamy punktu nawigacyjnego, jak kurczę, akurat żeśmy nie odkryli, a powinien być przecież. Tu był pewnie punkt nawigacyjny. Ale się możemy tu przenieść do okolic Szmaragdowego Gaju. No właśnie. I wrócić do tego. A to w zasadzie na odcinku zrobimy. Wszyscy poranieni, gej najbardziej. Dobrze, dobrze, wiemy, że zginą. Najpierw idziemy tam tego questa odebrać. Ja w sumie mogę jeszcze tu śmieci sprzedać po drodze. Tylko to już zrobię pauzę, bo to nie ma sensu, żeby tutaj... Także widzimy się za chwilę, ja tutaj uporządkowuję wszystko, co mamy. Okej, posprzedawałem parę rzeczy, dałem tę tarczę drewnianego użeta dla sposobnego serca. Te rękawice na razie, no to są do walki bez broni, to ja bym na razie tego nie kombinował, zostawimy sobie na razie. No i co, kupiłem trochę jeszcze tych mikstur leczenia i w zasadzie tyle. Teraz pogadajmy jeszcze na samo zakończenie. Tutaj mamy gdzieś questa. Tu mamy gdzieś questa na dole. Więc próbujmy tam dojść. Tędy będziecie skakać? No wiecie co? A ciocia tutaj jest? Czy ona już stąd poszła? Ona też czasami tutaj jest, ale nie ma jej widać. Poszła sobie gdzieś. No i tam właśnie robi różne rzeczy. Dobra. Z tym mamy pogadać? Zorro. Tu w ogóle jakby to otworzyć, bo tam od tyłu powinniśmy wejść i pomóc tej babce. Tu jest Zorro. Pogadajmy jeszcze z Zorro. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Tak, i radzą robić co mówi. Ładnie. Lower. No
Dosyć, Lazer, wystarczy. Ja tu rządzę. Teraz będziesz milczeć. Dobra, gadaj. Gdzie widziałeś Gidzianki? Niedaleko przełęczy. Saw us before we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. And I just ran. Okay. Show me. Dziękuję. Możesz już wstać. No dobra, czyli dowiedzieliśmy się w tym momencie, czy nie? Tak, teraz z nią musimy pogadać. Nie jestem twoim podwładnym. Jaki podwładny? Jesteśmy sobie równi, a ty będziesz mnie traktować z szacunkiem. Your tantrum proves you no wiser than a hatchling. The teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Powiedziałaś diablictwo? I am unfamiliar with the... well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this... fey run. O nie, mówi się Feyrun. Co masz na myśli zaczyszczenie? Okej, okay. No dobra. Troszkę podskakuje Laziel, ale no, trzeba ją trzymać krótko. My tu rządzimy i już. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.